Dzień dobry Państwu. Nad Bałtykiem dzisiaj bardzo dużo słońca i jeszcze 23-24 stopnie. W głębi kraju też dzisiaj bardzo gorący dzień, nawet do 29 stopni na Dolnym Śląsku. Niewykluczone, że tutaj gdzieniegdzie termometry pokażą i 30 stopni. I tylko w tym regionie mogą się pojawić chmury z niewielkim deszczem, a być może nawet zagrzmi. Poza tym słonecznie i sucho. Wiatr słaby, najwyżej umiarkowany. Ciśnienie lekko się waha na warszawskich barometrach wczesnym popołudniem 1004 hektopaskale. Co przyniesie jutro? Też będzie gorąco, w wielu miejscach zdecydowanie powyżej 20 stopni, 27 do 29 na południowym zachodzie. Poranek mglisty we wschodnich regionach. W ciągu dnia zachmurzy się i popada oraz zagrzmi w północno-wschodniej części kraju. Natomiast w piątek od rana znów pogodnie, tylko na południu gdzieniegdzie mgły, ale późnym popołudniem albo wieczorem zacznie się chmurzyć przy północno-zachodniej granicy i tam też zerwie się silniejszy wiatr. No i to będzie początek zmiany pogody, zdecydowanej zmiany, ponieważ w kolejnych dniach już będzie szaro, mokro, chłodno i wietrznie. W sobotę na termometrach od 14 do najwyżej 17 stopni. Będzie padać deszcz, miejscami bardzo intensywnie. W tych opadach deszczu termometry mogą pokazywać nawet 12-13 stopni, do tego wiatr zerwie się silny. W niedzielę popada w zachodnich regionach, poza tym więcej szans na słońce, ale na termometrach niewiele więcej niż w sobotę. A w poniedziałek maksymalnie od 14 do 16 stopni, znów deszczowo i będziemy czuć dodatkowo silny wiatr. Zdecydowanie wkroczy jesień. Do zobaczenia.